W lipcu 1933 roku przez Poznań przechodziła seria zagadkowych morderstw. Opinia publiczna żyła w ciągłym strachu i niepewności, a głównym tematem rozważań było ciało odnalezione przed kilkoma dniami na szalongu. O tej sprawie opowiedziałam Wam już dawno temu, natomiast jest ona poniekąd powiązana z dzisiejszą historią. Kiedy ludność dyskutowała, do kogo może należeć odnalezione ciało, dosłownie kilka dni później w Wielkopolsce gruchnęła wiadomość o kolejnych niezidentyfikowanych szczątkach wyłowionych z warty. Pozornie nie było to nic niezwykłego. Prawdopodobnie kolejny desperat postanowił skończyć ze swoim życiem, co w latach wielkiego kryzysu niestety było dość częstym zjawiskiem. Dlaczego jednak tenat miał na głowie tak wiele ran tłuczonych? Czyżby sprawa miała głębsze podłoże, a poznańscy śledczy mieli do czynienia z próbą zatarcia śladów po zbrodni? We wsi Promnica pod Biedruskiem, niecałe 20 km na północ od Poznania, udający się na połów rybak liczył zapewne na udany połów. Nie zdążył nawet jednak dobrze zarzucić wędki, kiedy jego wzrok przyciągnął dziwnie dryfujący po tafli wody obiekt. Na samym środku rzeki, w całkowitym bezruchu, unosiło się ludzkie ciało. Przerażony rybak zostawił cały swój ekwipunek i targany jakimś dziwnym niepokojem, pędem rzucił się do najbliższych zabudowań. Dopiero świtało i zdawał sobie sprawę, że okoliczni mieszkańcy, prawdopodobnie jego sąsiedzi, raczej nie będą tryskać entuzjazmem na jego widok. Jednak musiał powiadomić o swoim odkryciu tak szybko, jak to tylko było możliwe. Kto dokładnie wezwał na miejsce odpowiednie służby, to jest już kwestią poboczną. Natomiast przybyły na miejsce patrol policji nie miał już zbyt wiele do roboty, poza zabezpieczeniem ciała oczywiście. Wiejska ludność, powiadomiona o wydarzeniu przez okolicznego rybaka, nie czekała z założonymi rękami i postanowiła samodzielnie wyciągnąć szczątki na brzeg. Policjanci dokonali pierwszych obserwacji. Początkowo miało być to rutynowe zgłoszenie, wypełnienie odpowiednich dokumentów i oczywiście przewiezienie nieboszczyka lub nieboszczki do kostnicy. Funkcjonariusze szybko jednak zrozumieli, że w tym przypadku mogą mieć do czynienia nie ze śmiercią samobójczą, ale z morderstwem. Ciało należało do mężczyzny najprawdopodobniej w średnim wieku. Na czaszce denata widoczne były liczne rany tłuczone. Te obserwacje mogły świadczyć o tym, iż topielec tak naprawdę w rzeczywistości nie był topielcem. Ciało mogło zostać wrzucone do rzeki już w momencie, kiedy mężczyzna nie żył. I ktoś ewidentnie mu w tym pomógł. Ale te podejrzenia miała potwierdzić dokładna autopsja. Następnego dnia do Promnic przyjechała zawiadomiona o sytuacji komisja sądowo-lekarska. Raport medyczny potwierdził, iż ciało należało do mężczyzny mniej więcej pomiędzy 50 a 60 rokiem życia. Na jego czaszce naliczono 5 ran tłuczonych, najprawdopodobniej powstałych na skutek zadania ofierze silnych uderzeń młotem lub innym tępym narzędziem, np. obuchem siekiery. Jedna z ran, najgłębsza, została zadana tuż nad prawym okiem mężczyzny. Obrażenia w konsekwencji doprowadziły do pęknięcia kości czaszki oraz licznych uszkodzeń mózgu. Biegłemu trudno było określić, która rana była tą śmiertelną. Ale według jego opinii bezsprzecznie to właśnie powstałe obrażenia połączone ze znaczną utratą krwi były dla ofiary śmiertelne. Mężczyzna na pewno nie zmarł na skutek utonięcia, bowiem w jego płucach nie odnaleziono ani kropli wody. Początkowo śledczy byli w kropce. Denat nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Identyfikacja na podstawie cech charakterystycznych również była utrudniona. Obrażenia czaszki skutkowały znaczną deformacją twarzy.
Wstępnie założono, że odnalezione ciało należało do mężczyzny, który prawdopodobnie udając się w kierunku większego miasta, w tym przypadku akurat Poznania, padł ofiarą morderstwa rabunkowego. Być może policja miała do czynienia z jakimś kupcem, który podróżując samotnie naraził się na atak ze strony bandytów. Brak jakichkolwiek pieniędzy czy kosztowności w kieszeniach Denata sugerował tutaj, że te wszystkie dobra, które mogły do niego należeć za życia, prawdopodobnie padły łupem szajki złodziejskiej. Ale to było wszystko, co policja mogła wydedukować. Przynajmniej na samym początku, bowiem bardzo szybko z pomocą policji ruszyli mieszkańcy wsi. No bo kto, jak nie dobrze zgrana sobie społeczność, może mieć najwięcej informacji, które w normalnych warunkach byłyby trudne do zdobycia przez prowadzącą śledztwo policję. Bo jak się okazało, to okoliczni mieszkańcy mieli pewne podejrzenia, do kogo mogło należeć ciało wyłowione z warty. Na komisariat zaczęły wpływać zawiadomienia, że niejaki Józef Przywarski, czy też według innych źródeł Przyworski, od dłuższego czasu nie pokazuje się w rodzinnej wsi, którą były, cóż za niespodzianka, wspomniane promnice. Martwe ciało unoszące się na rzece w połączeniu z zaginięciem mieszkańca wsi było naprawdę podejrzane, zwłaszcza że Józef mieścił się w przedziale wiekowym oszacowanym przez biegłego patologa sądowego. Co prawda żona Przywarskiego twierdziła, że jej mąż jak najbardziej żyje, że są to jakieś po prostu wiejskie plotki. Jej mąż najzwyczajniej w świecie wyjechał do swojej siostry do Poznania. Ale sąsiedzi byli bardzo podejrzliwi, czy też faktycznie była to prawda. 55-letni Józef był z zawodu szewcem. Nie miał swojego takiego warsztatu, ale swoich klientów zawsze przyjmował w miejscu zamieszkania, czyli po prostu w wiejskiej chacie w Promnicach. Ale już od ponad tygodnia, kiedy interesanci zgłaszali się do mężczyzny, chcąc naprawić swoje obuwie, jego żona odsyłała ich z kwitkiem. Prakseta Przywarska twierdziła, że jej mąż leży obłożnie chory w łóżku. W tym stanie nie było mowy ani o przyjmowaniu klientów, ani tym bardziej o wykonywaniu jakichkolwiek zleceń. Prakseta nie sprecyzowała jednak, czym była tajemnicza choroba. Miała ona jednak wpłynąć na stan zdrowotny jej męża w tak znacznym stopniu, że Józef od kilku dni nie był nawet w stanie wyjść z pokoju do izby kuchennej. Rodzina musiała zanosić mu ciepłe posiłki i nawet przypominać o jedzeniu, bo osłabiony szewc zapominał o tym, że powinien spożywać posiłki. Od 10 lipca, czyli dokładnie w ten sam dzień, w który zostało odnalezione ciało unoszące się na warcie, Prakseda zaczęła rozpowiadać po wsi, że jej mąż nad ranem wyjechał do swojej siostry zamieszkałej w Poznaniu. Zresztą nie robiła tego sama. Te same informacje powtarzała cała jego rodzina, a przynajmniej ta taka, powiedzmy sobie, starsza część rodziny, bowiem Prakseda miała też dzieci dużo młodsze, około 10 czy też 8-letnie z pierwszego małżeństwa. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Józef dość często wyprawiał się do miasta. Coś tutaj jednak nie do końca ludziom pasowało w tej historii. No bo skoro Przywarski od tygodnia był tak obłożnie chory, że ciężko mu było chociażby wystawić nogę z łóżka, to nagle w magiczny sposób by ozdrowiał i pierwszym, co postanowił zrobić po odzyskaniu sił, to była podróż do Poznania, do swojej siostry? Niby w zupełności nie można było takiej opcji w pełni wykluczyć. Przywarska oraz jej dzieci już od kilku dni mimochodem wspominały, że ojczym, bo tak jak wam wspomniałam, Przywarski był drugim mężem Praksedy, coś tam już wspominał, że jak tylko odzyska siły, to odwiedzi swoją siostrę w Poznaniu. Może więc i faktycznie swój plan zrealizował. Jednak było to co najmniej dziwne, że akurat wyprawa do miasta była pierwszym, co postanowił zrobić po wyzdrowieniu. Kiedy informacja o odnalezieniu ciała rozeszła się po wsi, ludzie zaczęli podejrzliwie zerkać w kierunku chaty Przywarskich, a w zasadzie Przywarskich i Witkowskich, bowiem dzieci Praksedy nosiły nazwisko jej pierwszego męża. Nie od dziś było bowiem wiadomo, że najstarszy syn Praksedy, Franciszek, oraz sama kobieta
nie żyli w dobrych relacjach z Przywarskim. Z wiejskiej chaty często słychać było odgłosy awantury. A to stary Przywarski latał z kijem za swoim pasierbem i groził mu, że wyrzuci go z domu, a to Franciszek nie pozostawał dłużny i skacząc z pięściami do ojczyma, wyzywał mężczyznę od starych alkoholików. Prakseda również miała kłócić się z mężem i to dość intensywnie. Ale w tym wypadku to raczej agresorem był sam Józef. Kobieta miała często chodzić po wsi posiniaczona. Dla wszystkich było jasne, kto był odpowiedzialny za jej obrażenia. Małżeństwo darło ze sobą koty już od dłuższego czasu. Co ich ze sobą poróżniło? Wersje na ten temat były naprawdę przeróżne. Wśród tych wszystkich plotek dwie z wersji zdawały się być tymi wiodącymi i to właśnie je tutaj wam przedstawię. Są one jednak ze sobą totalnie sprzeczne, a naprawdę trudno tutaj zweryfikować, kto miał rację. Według jednej z plotek, głównie zresztą powtarzanej przez Praksedę i jej synów, Józef miał zbyt duży pociąg do alkoholu. Nie tylko nadużywał napoi wysokoprocentowych, ale jeszcze przeznaczał na ich kupno znaczną część zarobionych pieniędzy. Innymi słowy, po prostu przepijał wypłatę, przez co cała rodzina musiała później kombinować, co tu włożyć do gara. Bo chociaż Józef pieniądze przepijał, to jednak wymagał, by jego żona przynajmniej raz dziennie serwowała rodzinie ciepłą strawę. Na tym tle powstawały wszystkie nieporozumienia rodzinne. Józef boleśnie wyładowywał swoje frustracje na żonie. Jej najstarszy syn nie mógł patrzeć na to, jak jego ojczym traktuje matkę. Dlatego wykorzystując swoją tężyznę oraz zdecydowanie lepsze warunki fizyczne, zaczął stawać w obronie matki. Tym samym i on naraził się staremu Przywarskiemu, stając się wrogiem numer jeden, albo numer dwa, jeżeli na piedestale postawimy tutaj Praksedę. Wersja druga mówiła o czymś kompletnie przeciwnym. Ten alkoholizm Józefa to nie do końca był taki potwierdzony, bowiem tutaj ludzie mówili, że no, Józef czasami coś tam wypił, ale jednak bardzo rzadko, a już na pewno tego alkoholu nie nadużywał. Nie spożywał go codziennie. Niemożliwe więc, by przepijał wszystkie zarobione pieniądze. Owszem, z żoną się kłócił i często pokazywał jej, gdzie jest jej miejsce. Ale ich główny spór nie dotyczył ani gorzałki, ani trwonionych przez Józefa pieniędzy. Głównym powodem awantur był Franciszek Witkowski, czyli wspomniany najstarszy syn Praksedy. Podobno mężczyzna, pomimo ukończenia 22 lub 23 lat, jakoś niespecjalnie garnął się do pracy. Ani nie pomagał na gospodarce, ani nie pracował zawodowo. Innymi słowy, w oczach Józefa był po prostu darmozjadem, który żerował na pracy pozostałych domowników. Czy była to taka prawda, to też nie do końca wiadomo, bowiem znalazłam informację, że jednak Franciszek dość sporo w obejściu robił. Natomiast według Józefa to było niewystarczające. Praksedzie obrywało się tutaj niejako rykoszetem, po pierwsze dlatego, że Józef chodził cały nabuzowany po codziennych kłótniach z pasierbem, a po drugie dlatego, że kobieta stawała w obronie swojego syna. Która z tych wersji była bliższa prawdy, no to niestety jak zwykle bywa, nie wiadomo. Być może w każdej z nich leżało jakieś ziarno prawdy, a problem leżał gdzieś po środku. W każdym razie, bez względu na to, jakie było prawdziwe podłoże problemów w domu Przywarskich, dla policji istotne było to, że taki konflikt istniał, a sam Józef Przywarski nagle w niewyjaśniony sposób zniknął. Na pewno był to wątek warty zweryfikowania. Dlatego już kolejnego dnia śledczy zawitali do domu zajmowanego przez Praksedę i jej dzieci. Kobieta zdziwiona wizytą śledczych odpowiedziała, że jej mąż 10 lipca mniej więcej o 6 rano zjadł podaną mu przez nią bułkę, popił ciepłym mlekiem i mniej więcej o godzinie 6:30 wyszedł z domu. Miał wyjechać do Poznania, przynajmniej tak twierdził. Owszem, chciał odwiedzić swoją siostrę. Jednak nie była to jego główna motywacja, żeby wybrać się do miasta. Wizyta u siostry była podyktowana tym, że Józef musiał gdzieś się zatrzymać na czas swojej wizyty w Poznaniu,
a miał w tym mieście naprawdę bardzo ważne sprawy do załatwienia. I to dwie. Po pierwsze, od dłuższego czasu procesował się ze swoim sąsiadem. Powód sporu nie przedostał się do prasy, ale wydaje mi się, że nie jest to tutaj najistotniejsze. Józef miał zamiar spotkać się ze swoim adwokatem, który oczywiście mieszkał w Poznaniu. Miało to mieć związek z niedawnym procesem sądowym. Ze względu na swój stan zdrowia, Józef nie mógł pojawić się w sądzie osobiście. Ale teraz, gdy w końcu stanął na nogi, chciał dowiedzieć się, jaki był wynik rozprawy. Po drugie, Przywarski był w trakcie załatwiania przysługującej mu renty zdrowotnej. Chciał ostatecznie zakończyć sprawę i uzyskać świadczenie, co oczywiście również wiązało się tutaj z wyprawą do miasta. Tak naprawdę więc Józef miał tutaj trzy powody, by odwiedzić najbliższe miasto. Nie była to zwykła wizyta rodzinna, jak twierdzili sąsiedzi. Wersja przedstawiona przez Praksedę miała więcej sensu i logiki. Ale aby upewnić się, czy odnalezione ciało przypadkiem rzeczywiście nie należy do Józefa, postanowiono sprawdzić, czy siostra nawiązała w ostatnich dniach kontakt ze swoim bratem. Kiedy informacja zwrotna okazała się negatywna, dla śledczych było jasne, że Józef Przywarski nigdy do miasta nie dotarł. Najpierw bowiem miał zameldować się w domu siostry, w którym zresztą przecież miał nocować, a dopiero później zacząć załatwiać wszystkie pozostałe sprawy. W dalszym ciągu istniała więc szansa, że to właśnie jego szczątki wyłowiono z warty. Dlatego też zdecydowano się na okazanie ciała najbliższej rodzinie Denata. Tutaj nie wiadomo, kto dokonał rozpoznania, czy była to żona, siostra, czy też pasierby i pasierbice Józefa, natomiast identyfikacja przebiegła pomyślnie, a tożsamość mężczyzny została ostatecznie potwierdzona. Ciało wyłowione z warty należało do Józefa Przywarskiego. Ponieważ policji było już wiadomo o konflikcie rodzinnym, postanowiono aresztować żonę Denata oraz jej dwóch najstarszych synów, 23-letniego Franciszka oraz 19-letniego Józefa. Policja co prawda nie miała pewności, co takiego zaszło pomiędzy rodziną i czy w ogóle coś zaszło, jednak na tle wszystkich ustalonych informacji istniało spore przypuszczenie, że najbliżsi Denata mogą tutaj mijać się z prawdą. Wyjaśnienia złożone przez Praksedę były tutaj nieco niejasne. Według jednej wersji kobieta przyznała, iż widziała swojego męża tego dnia, jednak nie widziała, jak opuszcza chałupę. Ona bowiem również z samego ranka wyszła z domu. Gdy wróciła, drzwi do izby, w której do tej pory leżał chory, były otwarte na oścież. Było to dla niej oznaką, iż jej męża nie ma w domu. Jej synowie zapytani o ojczyma potwierdzili tutaj, że tego dnia wyszedł on z chałupy zaraz po niej. Im również zapowiedział, że udaje się do Poznania. Nic więc nie wskazywało na to, by wydarzyło się coś złego, więc kobieta nie wnikała w dalsze szczegóły. Poinformowana przez śledczych, że śmierć jej męża nie była jedynie nieszczęśliwym wypadkiem, ale mężczyzna zginął tutaj śmiercią nagłą i brutalną, odparła, że być może Józef padł ofiarą zbirów. Od dłuższego czasu po wsiach krążyły szajki zbójeckie. Być może samotnie podróżujący mężczyzna był dla nich łatwym celem, co też postanowiono wykorzystać. Policja była jednak podejrzliwa. Chociaż wersja przedstawiona przez niedawno owdowiałą kobietę wydawała się w pełni prawdopodobna, to jednak śledczy nie byli przekonani co do jej prawdomówności. Ich założenia były następujące. Rodzina żyła w ciągłym konflikcie z Przywarskim. Najstarsi synowie Praksedy wykorzystali nadarzającą się sposobność. Samotna wędrówka ojczyma była idealna, by pozbyć się uciążliwego członka rodziny. Bracia zaczaili się w leśnym zagajniku, a kiedy na horyzoncie zamajaczyła sylwetka ich ojczyma, wyskoczyli z krzaków, zabili mężczyznę, a martwe ciało wrzucili do rzeki. Być może mieli tutaj nadzieję, że ciało pójdzie na dno, bo pojawiły się również takie wersje, które mówiły nam o tym, iż kieszenie Denata faktycznie były pozbawione jakichkolwiek kosztowności,
Natomiast w środku odnaleziono kamienie. Ciało więc było obciążone kamieniami, ale jest to jednak wersja nie do końca potwierdzona. Teoria, przynajmniej jak dla mnie, mająca mało sensu. Bo i po co bracia mieliby zabijać ojczyma na otwartym terenie, ryzykując tym samym, że zostaną przyłapani na gorącym uczynku? Gdyby mieli już go zabijać, no to lepsze warunki mieli we własnym domu, we własnej chałupie, gdzie ryzyko było zdecydowanie mniejsze. Ale widocznie zaprezentowany przez śledczych hipotetyczny przebieg wydarzeń wystarczył tutaj, by wystraszyć rodzeństwo Witkowskich. Obu braci przyznało się do zbrodni, jednak ich wersja różniła się od tej zaprezentowanej przez prowadzących dochodzenie policjantów. Nie wiadomo, który z braci pękł jako pierwszy, prawdopodobnie zeznawali oni równocześnie, natomiast ta opowiedziana przez Witkowskich historia była jak najbardziej spójna. Różniła się od siebie jedynie jakimiś pomniejszymi detalami. Dlatego pozwólcie, że na ten moment nie będę rozbijała historii na dwie części i zaprezentuję Wam taki połączony przebieg wydarzeń stworzony na podstawie zeznań zarówno Franciszka, jak i Józefa Witkowskiego. Bracia bez ogródek przyznali, że ich ojczym faktycznie podupadł na zdrowiu. Jednak jego kondycja fizyczna nie miała tutaj żadnego związku z nagłą chorobą. Była po prostu efektem ciężkiego pobicia. Ojczym często groził całej rodzinie, że ich pozabija. Względnie w przypływie jakiegoś dobrego humoru czy też litości twierdził, że wyrzuci wszystkich na bruk. Opcja co prawda zapewne bardziej optymistyczna niż rychła śmierć pod ostrzem siekiery, jednak nadal niezbyt przez rodzinę pożądana. 3 lipca pomiędzy Franciszkiem a Józefem doszło do kolejnej awantury. Według niektórych źródeł Przywarski miał nawet mierzyć do swoich pasierbów z broni palnej. Jednak wydaje mi się to mało prawdopodobne i raczej miało tutaj dodać większej dramaturgii do tej historii. Rodzina, z tego co mi wiadomo, nie posiadała rewolweru, więc też skąd Przywarski miałby nagle wyciągnąć broń palną? Ale niewątpliwie do jakiejś kłótni połączonej z bójką faktycznie doszło. Powodem sprzeczki miała być agresja Przywarskiego, który wymachiwał w kierunku Franciszka obcęgami. Krzyczał przy tym, że ma już dość swojego najstarszego pasierba. Jaki był powód jego niezadowolenia? Franciszek miał niedawno dopuścić się kradzieży 2 zegarków. Jak dokładnie doszło do tej grabieży, to niestety nie wiadomo, ale jest tutaj jedna bardzo ważna informacja, bowiem ofiarą Franciszka miał paść ktoś mieszkający niedaleko Przywarskich. Być może nawet był to ktoś bardzo dobrze jego ojczymowi znany. Wiadomo było, że Franciszek podwędził zegarki na tak zwanej robocie, czyli innymi słowy Witkowski zapewne pracował gdzieś dorywczo i udało mu się dorwać jakąś, powiedzmy sobie, fuchę w okolicy. Informacja o tej kradzieży szybko dotarła do Przywarskiego. I może jego wzburzenie było tutaj nieadekwatne do czynu, jednak trudno mu się tutaj dziwić, że zareagował tak impulsywnie. Jeżeli plotki o lenistwie Franciszka były prawdą i dorosły chłop nie tylko nie miał stałej pracy, a tym samym nie dokładał się do budżetu domowego, to kradnąc te zegarki, zmarnował daną sobie szansę i zniszczył swoją reputację wśród okolicznych mieszkańców. Jeżeli informacja o lepkich rączkach Franciszka rozniosłaby się po okolicy, to raczej marne szanse na to, by jego pasierb po raz kolejny uzyskał jakiekolwiek zatrudnienie. Nikt przecież nie zatrudni kogoś, kto może go okraść. I to wszystko dla 2 zegarków. Jeżeli informacja byłaby tutaj prawdziwa, to też nic dziwnego, że Józef nie był zachwycony z dokonań swojego pasierba. Do wymachiwań obcęgami doszły kolejne groźby, w których ojczym znów ostrzegał Franciszka, że takiego darmozjada utrzymywał nie będzie. Jeżeli młodzik nie zmieni swojego postępowania, to będzie musiał poszukać sobie innego miejsca do życia. Oczywiście zaprezentowana przeze mnie wersja jest nieco złagodzona, bowiem prawdziwy i szczegółowy przebieg wypadków nie jest tutaj do końca znany.
Niewykluczone, że Józef Przywarski wykazywał się zdecydowanie większą agresją, jednak bazując na dostępnych dokumentach, trudno jest oszacować, jak faktycznie przebiegała kłótnia. Na dalszym etapie historii zrozumiecie dokładnie, o co mi tutaj chodzi, bowiem treść zeznań i treść wyjaśnień dotyczących relacji rodzinnych Przywarskiego z Witkowskimi, jak i tych dotyczących samego Józefa Przywarskiego, znacząco się od siebie różniła. Każdy z uczestników tego dramatu miał swoją własną wersję wydarzeń i swoją indywidualną opinię na temat ojczyma. Ale o tym oczywiście za chwilę. Czy wina była po jednej ze stron, czy też po obu, to ta kolejna awantura doprowadziła do bijatyki. Franciszek, podobno za namową matki, miał chwycić za gruby kij leszczynowy, którym zaczął okładać ojczyma. Pomagał mu w tym młodszy brat, Józef. Pobitego Przywarskiego pozostawiono w stodole. Kiedy jednak mężczyzna nie wstał o własnych siłach aż do wieczora, bracia zorientowali się, że kondycja fizyczna mężczyzny musi być w naprawdę ciężkim stanie. Nie mylili się. Obity Przywarski ledwie się ruszał. Dlatego Witkowscy chwycili ojczyma i zanieśli rannego do chaty. Ułożyli obolałego Józefa w łóżku i czekali na rozwój sytuacji. Pomimo odniesionych ran fizycznych, Przywarski zachowywał świadomość. Co prawda ciężko mu było dźwignąć się z łóżka, jednak przytomnie rozmawiał z rodziną. Podobno ciepłe posiłki nosił mu młodszy z jego oprawców, Józef. Co prawda mężczyzna przyłączył się do swojego brata i pomógł złoić skórę Przywarskiego, jednak według dostępnych informacji to miał ze swoim ojczymem zdecydowanie lepsze relacje niż Franciszek. Dlaczego więc postanowił stanąć po stronie brata, to tak do końca nie wiadomo. Główna teoria mówi o tym, iż był on pod silnym wpływem matki, która nieustannie nastawiała swoje dzieci przeciwko swojemu ślubnemu. Zapewne zadziałał tutaj instynkt, a chłopak, podświadomie widząc w ojczymie zagrożenie, postanowił stanąć po stronie Franciszka. Podobno widząc konsekwencje swoich czynów, targały nim ogromne wyrzuty sumienia. Jednak jest to dla mnie osobiście wątpliwe. Ale zobaczycie, dlaczego tak twierdzę nieco później. Relacje twierdzą, że to właśnie Józef, jako jedyny z tej całej trójki agresorów, czyli prócz matki oraz Franciszka, przejmował się tutaj losem starego ojczyma. Pozostali mieli całkowicie go ignorować. Nieco bardziej zagadkowa jest tutaj rola pozostałych dzieci Praksedy, a według doniesień to kobieta miała ich jeszcze kilkoro. Źródła natomiast za wiele na ich temat nie wspominają, czyniąc raczej z nich takie postacie poboczne. Wiadomo jedynie, że prócz Józefa ojczymem opiekowała się również 15-letnia Rozalia Witkowska. Pozostała dziatwa miała być świadoma, w jakim stanie znajduje się ojczym, ale czy dochodziło pomiędzy nimi do jakichkolwiek interakcji, to też trudno jest mi tutaj wam powiedzieć. Natomiast co pewne, to, że Przywarski z dnia na dzień powoli odzyskiwał siły. W kontakcie z Franciszkiem był bardzo agresywny i miał za złe swojemu pasierbowi to, jak ten go potraktował. Czy taki sam stosunek żywił do Józefa? To tak do końca nie wiadomo, aczkolwiek odgrażał się, że jak tylko w końcu odzyska sprawność, to zemści się na całej swojej rodzinie. A Franciszek to już w ogóle teraz może pakować walizki, bo niech nie liczy na to, że po tym wszystkim, co zrobił, w jego domu nadal będzie dla niego miejsce. Józef Przywarski czuł się coraz lepiej i 10 lipca planował w końcu wstać z łóżka i powoli wrócić do pracy. Swojemu pasierbowi zapowiedział, że ma czas na wyprowadzkę do 13 lipca. Bracia oraz ich matka mieli obawiać się, że mężczyzna faktycznie spełni swoją groźbę. Póki leży obolały, jest dla nich nieszkodliwy. Ale niewątpliwie jak tylko odzyska sprawność, to znów będzie siał w chacie terror. Obawy te podsycała głównie Prakseda, która podjudzała swoich synów. 47-latka twierdziła, że teraz jest najlepszy moment, by zgładzić ojczyma. Jej synowie z każdym kolejnym dniem coraz bardziej skłaniali się ku wersji matki.
8 lipca 1933 roku, w sobotę, matka zakomunikowała Józefowi, że, tutaj cytat, macie uderzyć ojca w śpik, to już nam nic ojciec nie zrobi. Józef, systematycznie podjudzany przez matkę, miał w końcu namówić Franciszka do morderstwa. To właśnie w sobotę, 8 lipca, Franciszek miał zadać ojcu śmiertelny cios. Miał, bowiem ostatecznie po zmówieniu modlitwy odstąpił od swojego czynu. Poinformował swojego brata, że niestety, ale nie potrafi się przełamać. Nie jest typem wyrafinowanego mordercy i chociaż ojczym zalazł mu za skórę, to nie może się przełamać, by odebrać mu życie. Co dość interesujące, według Franciszka, to właśnie Józef był tutaj w pełni przekonany o słuszności ich planu. To młodszy z braci, ten, który rzekomo miał tutaj zdecydowanie lepsze relacje z ojczymem, namawiał Franciszka do zbrodni i nie przyjmował tutaj żadnej odmowy. Dlaczego więc to właśnie Józef chciał zabić swojego ojczyma, skoro ten tak naprawdę nic mu nie zrobił? Odpowiedź może być bardzo prosta. Bracia Witkowscy, jak i zresztą cała ich rodzina, mieli być osobami o dość niskim poziomie intelektualnym i nie mówię tutaj jedynie o ich wykształceniu. Ich mowa była niezrozumiała i bełkotliwa. Rodzina miała wady wymowy, która charakteryzowała się seplenieniem międzyzębowym. To oczywiście jeszcze wcale nie świadczyło o ich kondycji intelektualnej, ale według dostępnych informacji to jednak były to osoby raczej mało rozgarnięte. Prawdopodobnie tutaj możemy przypuszczać, że ich umysł był dość plastyczny i podatny na takie wszelkie wpływy i manipulacje. To też bardzo dobrze tłumaczyło, dlaczego Józef, który nie miał żadnych problemów z ojczymem, tak łatwo uległ namowom matki. Kobieta najzwyczajniej w świecie zmanipulowała swojego syna. A że Józef był bardzo silnie związany ze swoją matką, to też nie miał tutaj żadnych podstaw ku temu, by się jej przeciwstawić. W jego oczach matka była ofiarą ojczyma, a on superbohaterem, który obroni ją przed tyranem. Prakseda zapobiegawczo tego dnia przebywała poza domem. Prawdopodobnie udała się do Biedruska. Tam też miała jakąś dorywczą pracę. Oczywiście wróciwszy do domu i odkrywszy, że jej mąż nadal żyje, była widocznie niepocieszona. W niedzielę rano Prakseda zebrała wszystkie swoje dzieci, przynajmniej te najmłodsze. Po raz kolejny wyszła do Biedruska, ale tym razem przed wyjściem odezwała się do Franciszka, najpewniej widząc, że to właśnie on jest tutaj najsłabszym ogniwem. Chłopakiem wciąż targały wątpliwości. Według młodego mężczyzny matka wypowiedziała wtedy do niego takie oto słowa. Niech się teraz to już stanie, bo jak ojciec z łóżka wstanie, to też trupem padniesz. Józefa z kolei raz jeszcze poinstruowała, by pamiętał o tym, żeby uderzyć mocno w kość ciemieniową. Po tym wyszła z chałupy, wcześniej zachodząc do pokoju, w którym leżał jej ślubny, wręczając mu bułkę, którą mężczyzna miał zjeść na śniadanie. Bracia posilili się przy kuchennym stole. Opierając się głównie na zeznaniach Franciszka, to 23-latek usilnie namawiał tutaj młodszego brata, by ten odstąpił od swoich zamiarów. Płakał i cały się trząsł, co tylko miało zirytować Józefa. Widząc, że nie jest w stanie odwieźć go od morderstwa, ukląkł i zaczął odmawiać pacierze. W trakcie modlitwy zdał sobie sprawę, że dokładnie w tym momencie w kościele w Biedrusku odbywa się msza święta. Wykorzystał ten fakt, by raz jeszcze przemówić do Józefa. Być może był to znak od Boga, który dawał im jeszcze szansę na to, by odstąpili od swoich złych zamiarów. Jednak Józef był nieugięty. Rzucił do brata coś w stylu. Daj spokój, takiemu staremu dziadowi damy we dwójkę radę. Po czym wcisnął mu młotek w dłoń i otworzył drzwi do pokoju, w którym drzemał Przywarski. Ojczym leżał na łóżku twarzą do ściany, co tutaj tworzyło idealne warunki do ataku. Stojąc nad posłaniem Józefa, Franciszek dopiero teraz zdał sobie sprawę z tego,
jak wielkie były obrażenia ojczyma po ich bójce sprzed tygodnia. Na prawej skroni mężczyzny można było zauważyć ogromnego guza. Jego czaszka niemal cała była pokryta zakrzepłą już krwią, która nieustannie musiała wypływać ze źle opatrzonych ran głowy. Czując presję brata, Franciszek zamknął oczy i dwukrotnie uderzył ojczyma w tył głowy. Ból wybudził śpiącego, który, nie wiedząc co się dzieje, spojrzał na swoich agresorów. Nie dowierzając w to, co widzi, wyszeptał: Franek, co ty robisz? Przebudzenie ojczyma wytrąciło Franciszka z równowagi. Mężczyzna jak oparzony odskoczył od łóżka, upuszczając przy tym narzędzie mordu na podłogę. Młodszy z braci Witkowskich, w odróżnieniu od brata, nie stracił zimnej krwi. Przytomnie podniósł młotek z podłogi i siadając okrakiem na przywarskim, zaczął dusić ojczyma wolną ręką. Osłabiony mężczyzna nie mógł wyswobodzić się z uścisku. Wtedy też padły kolejne ciosy, tym razem wymierzane ręką Józefa. Zanim ofiara oddała ostatnie tchnienie, zdążyła jeszcze wypowiedzieć swoje ostatnie słowa. Zarówno w zeznaniach Józefa, jak i Franciszka brzmiały one tak samo: niech was wszystkich piorun trzaśnie. Obaj bracia po dokonaniu morderstwa wyszli z izby sypialnej. Najprawdopodobniej w kuchni obmyli się z krwi, chociaż źródła wspominają coś również o tym, iż ta kąpiel z krwi miała się odbyć w warcie. Najprawdopodobniej było to jednak błędne założenie, wysnute na podstawie dalszych poczynań braci, którzy faktycznie jakiś czas później udali się nad rzekę. A w zasadzie to Józef udał się nad rzekę i zażywał kąpieli w towarzystwie kolegów. W tym czasie Franciszek pasł konie na łące. Oczywiście zanim panowie opuścili chatę, upewnili się, że pokój, w którym znajduje się martwy ojczym, jest niedostępny dla postronnych świadków, czyli dla pozostałego rodzeństwa. Nikt inny bowiem nie był wtajemniczony w ich plan. Gdyby więc ktokolwiek z rodziny natknął się na ciało Przywarskiego, ich sytuacja mogłaby się skomplikować. Dlatego w oknach szczelnie zaciągnięto zasłony, a drzwi zamknięto na klucz. Około godziny 15:00 Prakseda wróciła z Biedruska. Usiadła na pastwisku przy najstarszym synu. Po chwili dołączył do nich Józef. Co ważne, to gdzieś w pobliżu znajdowała się wtedy również 15-letnia córka Praksedy, Rozalia Witkowska. I to właśnie na podstawie jej zeznań wiemy, o czym rozmawiało całe towarzystwo. Matka miała zagadnąć swoich synów w języku niemieckim, najpewniej będąc tutaj w pełni świadoma, że jej córka nie włada nim biegle. Ale na jej nieszczęście Rozalia rozumiała podstawowe zwroty. Według relacji dziewczyny, matka dość niejednoznacznie zapytała, czy wszystko w porządku, na co otrzymała odpowiedź twierdzącą. W tym momencie z ulgą odparła, że dobrze się stało, bo teraz nie będą już cierpieli. Rozalia wychwyciła też jakieś urywki rozmowy o karze śmierci, jednak wówczas nie do końca rozumiała, o co dokładnie chodzi. Osobą rozprawiającą o karze był Franciszek. Z tego, co Rozalia zrozumiała, to mówił on matce, iż wolałby dostać 2 lata niż karę śmierci. Rosalia nie skupiła się tutaj za bardzo na ich rozmowie, bo też nie miała ona dla niej za bardzo żadnego sensu. Natomiast teraz, kiedy jej bracia zostali oskarżeni o morderstwo, te słowa nabrały dla niej zupełnie innego znaczenia. Dziewczyna już zrozumiała, o co mogło im chodzić. Po rozmowie z synami Prakseda miała wstać i ponownie ruszyć w kierunku Biedruska. Kobieta bowiem pozostawiła w lesie pozostałą dziatwę po to, aby dzieciaki nazbierały w lesie jagód. Ale matka musiała przecież po nie wrócić i odprowadzić je do domu. Tego dnia cała gromadka wróciła dość późno. Według Rozali była wówczas godzina 22:30. Według innych świadków 21:30.
Były to jednak godziny już dość, można powiedzieć, późne, kiedy rodzina powinna przygotowywać się do snu. Ale do pokoju sypialnianego nikogo nie wpuszczono. Matka twierdziła, że ojciec śpi zmęczony i nikomu nie wolno go budzić. Dlatego też tej nocy wszyscy spali na kuchennej posadzce. Jednocześnie zarówno Franciszek, jak i Józef próbowali umniejszyć swoje winie. Starszy z braci przekonywał, że żył on w ciągłym strachu. Ojczym wiecznie rzucał się do niego z pięściami, groził całej rodzinie śmiercią i straszył, że wyrzuci go za fraki na bruk. Dlatego też bronił nie tylko siebie, ale i własnej rodziny. Józef z kolei przekonywał, że owszem, postanowił zgładzić ojca, ale zrobił to dla swojego starszego brata. Franciszek wiecznie żalił mu się, że ojczym źle go traktuje. On sam co prawda nie doznał jakiejś większej krzywdy z jego strony, ale chciał pomóc Franciszkowi zakończyć jego cierpienia. Dlatego też po wielu rozmowach z matką uznał, iż ta ma całkowitą rację i jedynym sensownym rozwiązaniem jest zabicie ojczyma. Zwłaszcza, że ona również tutaj miała być ofiarą agresji Przywarskiego. O północy, kiedy pozostali domownicy już spali, Franciszek i Józef wyszli z chaty i znaleźli sporej wielkości deskę. Wcześniej umyli ciało i przebrali mężczyznę w czyste ubranie. Pod osłoną nocy wynieśli ciało Przywarskiego na zewnątrz. Wspólnie ułożyli szczątki na kawałku drewna, po czym dźwigając ciężar udali się nad rzekę. Tam bez zbędnych ceregieli wrzucili ciało do wody. Czy faktycznie do kieszeni napchali ciężkich kamieni? Nie wiadomo, bowiem żaden z braci nic na ten temat nie wspomina. Ale jestem co do tej wersji sceptyczna. Witkowscy zeznali bowiem, iż mieli oni nadzieję, że wartki nurt Warty poniesie ciało gdzieś daleko. Tym samym raczej ich plan zakładał, że zwłoki po prostu sobie odpłyną, a nie pójdą na dno. Jak wiemy, ich plan kompletnie się nie udał, a szczątki zostały odkryte już po kilku następnych godzinach. Józef Witkowski miał wtedy nawet z taką rozbrajającą szczerością wyznać, że gdyby wówczas wiedział, że zbrodnia zostanie wykryta, to sam by się wówczas w rzece utopił. Bracia Witkowscy zostali oskarżeni o zbrodnię morderstwa. Ich matka, Prakseda Przywarska, zasiadła na ławie oskarżonych tuż obok swoich dzieci. Jednak kobieta usłyszała zarzut nakłaniania do zbrodni. Bracia w większości powtórzyli swoje wyjaśnienia złożone w trakcie prowadzenia śledztwa, więc nie będę się na ten temat zbyt wiele rozwodzić. Więcej uwagi poświęcę tutaj postaci Praksedy Przywarskiej, bo to właśnie oskarżona była w tej historii najbardziej interesującą postacią. Kobieta od samego początku wypierała się winy. Nigdy nikogo do zbrodni nie nakłaniała. Jeżeli jej synowie zabili Przywarskiego, to była to ich własna inicjatywa. Najpewniej zresztą podyktowana prześladowaniami ze strony ojczyma. O morderstwie nic nie wiedziała. Synowie powiedzieli, że ojczym wyjechał do Poznania, to też nie drążyła tematu. Nie miała żadnych powodów ku temu, by im nie wierzyć. Owszem, w nocy z 9 na 10 lipca nikt do izby, w której spał jej mąż, nie wchodził. Ale to tylko dlatego, że mężczyzna już spał. Gdyby harmider zbudził go ze snu, następnego dnia cała rodzina musiałaby się mierzyć z gniewem ojca. A mężczyzna powoli odzyskiwał już swoje siły, więc na pewno zemściłby się za tą pobudkę. A tego Prakseda wolała jednak uniknąć. Kiedy obudziła się następnego dnia, drzwi do izby były już otwarte. A Franciszek z Józefem przekonywali, że ojciec z samego rana wyjechał do Poznania. Wyjaśnienia złożone przez kobietę były sprzeczne z aktualnymi ustaleniami. Oskarżona zaprzeczała tutaj sama sobie. Jak pamiętacie może, to podczas śledztwa zapierała się, że 10 lipca nad ranem osobiście widziała, jak jej mąż spożywa śniadanie, bo też sama mu tą bułkę miała niby zanieść. Jak mogła zanieść mężczyźnie śniadanie, skoro o tej porze ciało Józefa dryfowało już po wodzie?
I chociaż zdaję tutaj sobie sprawę z powagi sytuacji, to jednak tłumaczenie Praksedy było naprawdę komiczne. I chyba nikt z was nie będzie w stanie odgadnąć, co takiego wymyśliła oskarżona na swoją obronę. Bo faktycznie, kobieta była bardzo cwana. Prawdopodobnie wiedziała, że jeżeli zaprzeczy teraz swoim wcześniejszym zeznaniom, to zadziała na swoją niekorzyść. Dlatego też przyznała, że owszem, złożyła takie wyjaśnienia. Natomiast już po fakcie uświadomiła sobie, że cała ta sytuacja ze śniadaniem podanym jej mężowi po prostu jej się przyśniła. Kto nigdy nie pomylił jawy ze snem, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ale to nie koniec sprzeczności w wyjaśnieniach Praksedy. Kobieta przekonywała, że jej mąż był tyranem, który terroryzował całą rodzinę. Tej wersji zaprzeczyła z kolei jej córka, wspomniana nieco wcześniej 15-letnia Rosalia. Dziewczyna zeznała przed sądem, że jej ojczym był naprawdę dobrym i ciepłym człowiekiem. Kochał ich wszystkich jak własne dzieci. No, prawie wszystkich, bo faktycznie z Franciszkiem kłócił się nieustannie. Ale tylko dlatego, że jej najstarszy brat wiecznie sprawiał jakieś problemy. A to coś komuś ukradł, a to wymigał się od swoich obowiązków, już nawet tutaj nie wspominając o tym, że nie garnął się do żadnej pracy zarobkowej. No to nic dziwnego, że ojciec, bowiem właśnie tak Rosalia nazywała ojczyma, czuł do niego antypatię. Jednocześnie raz jeszcze opowiedziała o rozmowie, jaka odbyła się pomiędzy jej matką a braćmi 9 lipca. Skonfrontowana z zeznaniami córki Prakseda, zaprzeczyłaby cokolwiek, o czym wspomniała Rosalia, w ogóle miało miejsce. Próbowała tutaj umniejszyć swoje córce, wyznając przed sądem, że przecież dziewczyna ledwie co mówi po polsku. To jakim cudem miałaby tutaj rozumieć zdania wypowiadane w języku niemieckim? Na koniec matka roku raz jeszcze próbowała przekonać wszystkich, że jest tutaj jedynie ofiarą zmowy swoich dzieci. Rosalia kłamie, Józef i Franciszek kłamią, a ona jest jedyną poszkodowaną w tej sytuacji. Ze zbolałą miną wykrzykuje. Niech mnie Bóg skaże, jeśli mówię nieprawdę. Oni kłamią. Jestem niewinna. Ale w jej niewinność mało kto wierzył. Zwłaszcza, kiedy światło dzienne ujrzała kolejna obciążająca kobietę informacja. Pozostała dziadka Witkowskich wiedziała, że właśnie 9 lipca ich brat Franciszek miał udać się do pracy w polu. Matka zatrzymała go jednak w drzwiach. Używając ostrożnych słów, tak by nie zdradzić za wiele pozostałym członkom rodziny, cofnęła syna. Dość ostro zakomunikowała Franciszkowi, że tego dnia ma dużo ważniejszą pracę do wykonania, a pole może poczekać. Co takiego miała na myśli Prakseda, to myślę, że łatwo jest tutaj wydedukować. Był to chyba ostateczny argument przemawiający za tym, iż oskarżona, choć to nie ona zadała mężowi śmiertelne ciosy, odgrywała w tej historii znaczącą rolę, jeżeli nawet nie główną. Nie tylko musiała wiedzieć o morderstwie, ale wręcz udało się zdobyć dowód na to, że nakłaniała swoich synów do zbrodni. No bo też o jakiej innej, ważniejszej pracy mogła mówić? Pozostałe zeznania świadków nie mają aż tak ważnego znaczenia w sprawie. Zamordowanemu Józefowi Przybarskiemu wystawiono bardzo dobrą opinię. Według sąsiadów był to człowiek dobry i pracowity. Nikt nigdy nie widział go w stanie większego upojenia alkoholowego. Dlatego też sąsiedzi nie wierzyli tutaj, że mężczyzna przepijał wszystkie pieniądze, co tak głośno podnosiła przecież na sali jego ślubna. Józef miał być człowiekiem nie tylko spokojnym i jak to określono, uczonym jak na takie wiejskie warunki, ale i do kieliszka nie zaglądał. Najbliższy sąsiad rodziny przyznał nawet, że przez te wszystkie lata życia na posesji obok jedynie raz widział Przywarskiego nawet nie tyle w stanie upojenia alkoholowego, co po prostu w stanie lekkiego podchmielenia. O tym, że Prakseda chodziła po wsi posiniaczona, to jakoś tutaj nic nie wspomniano. I nie wiem, czy dlatego, że tych zasinień nie było, czy też powód był zupełnie inny.
Być może po prostu pominięto ten wątek, czy też te plotki o rzekomej agresywnej naturze Przywarskiego. Patrząc jednak racjonalnie na ówcześnie panujące standardy, według których głowa domu miała tutaj prawo używać argumentu pięści względem swojej ślubnej, jak i też względem swoich dzieci, to coś jednak mogło być na rzeczy. Jednak być może według mieszkańców wsi, którzy mogli być tutaj przyzwyczajeni do takich sytuacji i takich zachowań, nie był to przedmiot warty wspomnienia na sali sądowej. Oczywiście nie mówię tutaj, że w każdym domu na wsi działy się jakieś dantejskie sceny. Jednak to przyzwolenie społeczne na używanie przemocy fizycznej było zdecydowanie większe niż w obecnych czasach. Wszystkie dodatkowe wnioski złożone przez obronę, takie jak choćby przeprowadzenie odpowiednich badań psychiatrycznych oskarżonych, czy też prośba o przesłuchanie dodatkowych świadków, zostały odrzucone. W opinii sądu wyjaśnienia złożone przez oskarżonych były rzeczowe, składne i wzajemnie się ze sobą pokrywały. Wobec czego w opinii sądu oskarżeni nie sprawiają tutaj wrażenia osób, które miałyby w jakimkolwiek stopniu zaburzoną poczytalność. Przesłuchanie dodatkowych świadków też raczej nic nowego do sprawy nie wniesie, więc nie warto tutaj sztucznie przedłużać procesu. Prokuratura wnosiła o wymierzenie wszystkim oskarżonym najsurowszego wyroku z możliwych, a takim była kara śmierci. W zupełnej opozycji stała obrona, która wręcz prosiła o wyrok uniewinniający z uwagi na, tutaj cytat, niski poziom umysłowy oskarżonych. Dokładna kondycja intelektualna sprawców mordu nie została zbadana, jednak dość często podkreślano, jak już zresztą delikatnie wspomniałam Wam nieco wcześniej, że do elity intelektualnej kraju to raczej oni nie należeli. Zresztą myślę, że o tym, co o Witkowskich myślała opinia publiczna, najlepiej zobrazuje Wam cytat pochodzący z jednego z międzywojennych dzienników. Sami oskarżeni przedstawiają typy wybitnie kretyńskie. Niski wzrost, szczupła i niezgrabna budowa ciała, niskie czoła, maleńkie, głęboko osadzone oczy, wystające policzki, przy tym wszyscy trzej mocno seplenią. Oczywiście ten sam wygląd wizualny jeszcze nie świadczył o predyspozycjach intelektualnych, aczkolwiek przypominam tak delikatnie, że jeszcze 100 lat temu wierzono w fizjonomikę, czyli mówiąc pokrótce, żywiono tutaj głębokie przekonanie, że nasz wygląd fizyczny człowieka świadczy o jego predyspozycjach i do przynależności do danej grupy społecznej i intelektualnej. Dlatego też między innymi na podstawie tych cech fizycznych prasa oraz opinia publiczna uznała, że rodzina Witkowskich Nobla z dziedziny nauki by raczej nie zdobyła. Sąd po naradzie skazał wszystkich oskarżonych na karę ciężkiego więzienia. Józef Witkowski oraz jego brat Franciszek Witkowski usłyszeli wyrok skazujący ich na 8 lat ciężkiego więzienia. Prakseda Przywarska, choć raz jeszcze podkreślam, nie miała nawet w ręku narzędzia zbrodni, została potraktowana surowiej niż jej synowie. Kobieta została skazana na 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok zaszokował wszystkich, a najbardziej to chyba samą oskarżoną, która do końca wierzyła, że zostanie uniewinniona. A już na pewno nie spodziewała się, że zostanie ukarana surowiej niż główni sprawcy zbrodni. Ale sąd rozwiał wszelkie wątpliwości i dokładnie uargumentował swój wyrok. Względem Józefa i Franciszka zastosowano cały szereg okoliczności łagodzących. Młodzi mężczyźni przyznali się do winy i złożyli obszerne wyjaśnienia. Dodatkowo sąd tutaj przyznał, że ich możliwości intelektualne faktycznie są ograniczone, a na etapie wychowania nie wpojono im odpowiednich wartości. Zresztą całe ich wychowanie zostało przeprowadzone niepoprawnie. Korzystny dla oskarżonych był również ich młody wiek i wielka miłość do matki. Franciszek cały czas bronił kobietę na sali rozpraw, mimo że ona próbowała całą winę zrzucić właśnie na swoich synów. Witkowscy byli prawdopodobnie przeświadczeni, że dokonując zbrodni morderstwa, uwalniają swoją matkę spod ręki tyranizującego ojca.
Jednak biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, które miały wpływ na ich przyszły los oraz zaburzyły ich moralność, to też sąd zastosował tutaj nadzwyczajne złagodzenie kary. Stąd bracia usłyszeli wyrok zaledwie 8 lat pozbawienia wolności, a było to zaplanowane morderstwo. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa Przywarskiej. To ona była głównym motorem zbrodni. Nakłaniała swoich synów do morderstwa. Manipulowała nimi, stawiając się w roli ofiary. A gdy zbrodnia wyszła na jaw, nie wahała się, by zrzucić cały ciężar odpowiedzialności na ich barki. Broniąc siebie, nie zważała na ich przyszły los. Potrafiła nawet zdyskredytować swoją córkę w oczach sądu, byleby tylko wybronić samą siebie. Świadczyło to wybitnie niekorzystnie o jej wyrafinowaniu. Ale i względem kobiety zastosowano jednak okoliczności łagodzące. Sąd uznał bowiem, iż w domu Przywarskich faktycznie mogło dochodzić do aktów agresji, o czym miały świadczyć słowa Przywarskiej po morderstwie. Wreszcie przestaniemy cierpieć. To, że Józef był dobry dla młodszych dzieci, a wśród sąsiadów miał nieposzlakowaną opinię, wcale nie znaczyło, że nie terroryzował pozostałych domowników. Dlatego kobieta również nie została skazana na karę śmierci przez powieszenie, a na 10 lat więzienia. Jej wyrok był surowszy, gdyż to ona pchnęła synów do zbrodni. W opinii sądu była osobą wybitnie złą, wręcz pozbawioną miłości matczynej. No bo jaka matka rzuca swoje dzieci na pożarcie lwom, by sama ujść z życiem? Zarówno Witkowscy, jak i Przywarska próbowali jeszcze swoich sił w sądzie apelacyjnym. Franciszek chciał nawet po raz kolejny bronić swojej matki. Chciał pokazać, że kobieta nie jest aż taka zła, jak ją przedstawili w sądzie okręgowym. Natomiast sąd apelacyjny nie dopuścił tutaj do konfrontacji Franciszka z Praksedą, prawdopodobnie będąc tutaj głęboko przekonanym, że Franciszek nadal jest po prostu zmanipulowany przez swoją matkę. Rozprawa nie trwała długo. Sąd apelacyjny zdecydował się na zatwierdzenie wyroku wydanego przez niższą instancję. Pomimo naprawdę uporczywego szukania, nie odnalazłam żadnych zdjęć dotyczących dzisiejszej historii. Dlatego też, jak zauważyliście pewnie, w tle nie wyświetlały się żadne fotografie. Na koniec standardowo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Patronom kanału przypominam, że jest to ostatni moment na to, by oddać swój głos w ankiecie i wybrać temat pierwszego odcinka w nowym miesiącu. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie wkrótce. Trzymajcie się ciepło.